Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę Wam najważniejsze zmiany, które wprowadziła aktualizacja 4.4 oraz kilka wycieków i prawdopodobnie hit ekranu. W temacie broni do gry wszedł wcześniej zapowiedziany karabin z celownikiem termicznym. Działa tak jak mówiłem Wam we wczorajszym filmiku, ale celując podkreśla nie tylko odczyt cieplny przeciwników, ale do tego skrzynki, zrzuty zaopatrzenia i tym podobne. Co do obrażeń, zadaje odpowiednio do klasy epickiej i legendarnej 36 lub 37 punktów obrażeń i strzela powoli oraz ma wysoką celność. Dalej, bus bojowy doczekał się swojego odpicowania. Sami zobaczcie jak teraz się prezentuje. Model busu jest teraz o wiele bogatszy w detale. Zmiana na duży plus. W komentarzach napiszcie, czy wolicie nowy, czy stary bus bojowy. Na mapie za to w bloku C2 pojawiła się nowa miejscówka, nazwana w notatce aktualizacji Stadion. Jak sama nazwa wskazuje, jest to stadion do piłki nożnej, na którym to niestety przez długi czas brakowało dla mnie broni, ale w końcu ją znalazłem. Jest ona związana oczywiście z mistrzostwami świata w piłce nożnej, które odbędą się w Rosji tego roku. Poza tym zwiększono maksymalną odległość strzału wielu broni z 250 metrów do 275 metrów, aby pasowało to do odległości, z której inni gracze są jeszcze widoczni. Do tego do gry weszły dwa nowe tryby. Jeden z nich to starcie snajperów w nowej wersji 3. Jest to zwykły mecz 100 graczy, tylko jako broń możemy używać tylko karabinu z lunetami. Tym razem z dodatkiem nowej broni. Drugi tryb to ustawka 50 na 50, także w nowej edycji. Tym razem, gdy jesteśmy powaleni, to otrzymujemy 2 punkty obrażenia na sekundę, a nie 10, tak jak to było wcześniej. Oprócz tego, zbiera się teraz mniej materiałów i zaszło parę innych mniejszych zmian. Co ciekawe, od teraz możemy zmieniać kolory, na które świecą się postacie Omega i Carbid, ale tylko wtedy, kiedy mamy odblokowane ich stroje w pełni. Ja niestety mam 64 poziom, więc nawet nie sprawdzę sobie Carbida w edycji choinki świątecznej. Z tą zmianą łączy się też odświeżenie menu ekwipunku. Jak widzicie, zaszło parę zmian w wyglądzie. Dalej, naprawiono kilka błędów związanych z wózkami sklepowymi oraz poprawiono wydajność gry. A teraz nasze ulubione wycieki. Tu Epic Buddies na swoim Twitterze, zanim jeszcze zdążyłem poprać aktualizację, udostępnili wygląd oraz nazwy nadchodzących skinów i ekranów ładowania. To są wszystkie skiny odnalezione przez Tu Epic Buddies w plikach gry. Z tego posta wynika, że zobaczymy nowy pakiet startowy, na co wskazuje znak plusa i fałdolców przy pierwszej postaci. Jeśli tak, to byłaby to dobra opcja, ponieważ ten pierwszy skin od lewej bardziej mi się podoba niż zbuntowany agent. Jednak moim ulubionym z tych wszystkich skinów jest ta trzecia postać od lewej. A wy, kogo byście wybrali? Napiszcie w komentarzach, a przypnę wam serduszka. Do gry mają też wejść skiny w strojach do piłki nożnej, które oczywiście łączą się z mistrzostwami świata. Tak prezentują się za to nowe kilofy i lotnie. A tak nowe emotki. I teraz najciekawsze, nowy skin dla użytkowników PlayStation Plus, który będzie dostępny 12 czerwca. Niestety brakuje miłości dla użytkowników Xboxa. Dalej, za wykonanie wszystkich wyzwań 7 tygodnia otrzymamy ten oto ekran ładowania. A za 8 taki. Najprawdopodobniej widzimy na nim nikogo innego jak hit ekranu. Zobaczymy jak potoczy się ta tajemnicza fabuła. Poza tym, tu Epic Buddies wykopał także z plików gry ikonę granatu gazowego, o którym mogliście już u mnie słyszeć. Do gry nadejdzie prawdopodobnie w następnym tygodniu. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.